Cześć, witam Was serdecznie, zapraszam na test. Dzisiaj mam dla Was dwa produkty. W zasadzie troszeczkę w sumie więcej, bo jeden występuje w wielu opcjach kolorystycznych. Co to jest, do tego przejdziemy zaraz. Ale tutaj mam też bardzo ciekawy, interesujący, troszeczkę nietypowy produkt, ale za to genialny. Używam go już od dłuższego czasu i sprawdza się u mnie świetnie. Dlatego był już w ulubieńcach. Dlatego też chciałam Wam pokazać, jak się nim posłużyć, jak wygląda na twarzy, jak się utrzymuje i tak dalej. A mianowicie jest to kredka do konturowania Master Contour V, dokładnie tak, My Face Studio V-Shape Duo Stick, to się tak nazywa, Contour and Highlight. Ja co prawda bardziej przepadam za tym konturem, który utrzymuje się genialnie i ma bardzo fajny taki chłodny kolor. Nie bardzo jestem przekonana co do tego rozjaśniacza, to jest, bo to nie ma drobinek, to jest zupełnie matowy produkt. Ja mam to duo w kolorze 01 Light, ono występuje w dwóch kolorach i kosztowało mnie około 10 euro, także około 400 zł i uważam, że to jest naprawdę godny uwagi produkt. Co prawda jak za tę cenę mógłby być troszeczkę większy, ale z kolei jest bardzo, bardzo wydajny, bo tyle go dokładnie jest, więc mogłoby go być troszeczkę więcej. Nie obraziłam się, bym się też, gdyby był cały ciemny, a nie właśnie jasny, no bo coś mi w tym jasnym nie pasuje, chociaż ja lubię takie, bardzo kocham konturowanie, o tak, więc lubię też takie podkreślanie, jeszcze go wyciąganie. No a zaraz zobaczycie w akcji, jak to wygląda. Co bardzo ważne, przede wszystkim dla osób początkujących, to jest raczej taki produkt, który mnie bardzo da sobie zrobić się krzywdę, więc możecie go próbować. Myślę, że on plam nie robi, bo tutaj zaraz Wam pokażę, jak ja go rozcieram. Rozciera się go bardzo łatwo. Także jest to taki zachowawczy produkt, którym jak dotkniecie pędzlem, czasem tak jest z bronzerem, jak dotkniecie pędzlem, to zostawi wielki ślad, wielką plamę, a tutaj coś takiego nie nastąpi. Ja oczywiście mam już na sobie podkład i korektory. No i to już nakładam na twarz. Przypudrowałam tylko strefę T, ale ten produkt można nakładać też spokojnie na puder i on się też dobrze blenduje i też się dobrze utrzymuje. To też jest super, nawet jak zapomnimy o tym mokrym konturowaniu wcześniej, na mokry produkt to zawsze można go dodać. Ok, nakładam. Tutaj oczywiście standardowo. To, że ta kredka jest bardzo precyzyjna, w sensie możemy ją zaaplikować dokładnie tam, gdzie chcemy i ładnie wykonturować twarz. A teraz przechodzę do tej jaśniejszej części. Ta jaśniejsza część jest po prostu dla mnie chyba troszeczkę zbyt żółta, albo nie wiem, jasna, dlatego ja nie jestem do końca do niej przekonana, ale właśnie zrobię tak, jak producent mówi. Jeżeli chodzi o korektor, to ja w ogóle zdecydowanie bardziej lubię swoje produkty niż ten, dlatego tak jak mówię, jestem bardziej przekonana do brązowej części. No dobrze, i tutaj teraz taką małą mam gąbeczkę a la Beauty Blender, ale ona jest o wiele mniejsza. To jest gąbeczka z jakiejś chińskiej strony, ona jest umyta, ale niestety już przebarwiona, ale to nie przeszkadza, ważne, że jest czysta, higieniczna. No i taką wilgotną gąbeczką najłatwiej pracuje mi się z tym produktem, żeby go właśnie dobrze w twarz wklepać i też rozblendować, także zaczynam. Najbardziej podoba się oczywiście właśnie ta linia, która wygląda dość naturalnie, nie jest to taka mocna krecha, też właśnie tak jak mówię, zależy jak rozblendujecie, a jak jeszcze to przypudrujecie, to to w ogóle jest delikatne, czyli idealny produkt dla osób, które trochę boją się konturu, trochę boją się tych kresek odcinających. Tu nie ma takiego czegoś. Nie ma też najmniejszego problemu z budowaniem intensywności, jeżeli jest mi za mało tego produktu, to w każdej chwili mogę go dodać i wzmocnić efekt. Jak to się prezentuje? Wydaje mi się, że wygląda to całkiem przyzwoicie, aczkolwiek tak jak mówię, ja bym jednak wolała bez tego jasnego, lepiej to moim zdaniem się prezentuje. No i oczywiście teraz wszystko przypudrowujemy, żeby tego całego produktu w trakcie dnia nie ciągnąć, nie zmazać z twarzy. Możecie zobaczyć, jak produkt wygląda na twarzy z dodanym różem i rozświetlaczem. To jak się utrzymuje,
Pokażę się później, pokażę Wam, przyjdę na pewno. No a teraz przejdę póki co do drugiego produktu, który jest z chińskiej strony, czyli moi ulubieńcy. Coś w postaci kredki, a co jest w środku? W środku jest lip balm, czyli balsam do ust, który ma bardzo różne kolory. Mam tu fioletowy, różowy, odblaskowy wręcz, żółty, zielony, pomarańczowy i niebieski, ale nie są to takie zwykłe balsamy. Są to balsamy nawilżające, raz mają bardzo fajny design, który mnie skusił. Teraz muszę dobrze pozamykać. A dwa, tak jak wspomniałam, są to balsamy, czyli coś, co ma nam usta nawilżać. A dodatkowo są to czarodziejskie balsamy. Ja kiedyś pokazywałam taką szminkę z Barry M, która była zielona, a przy kontakcie z ustami, ze śliną głównie, zmieniała swój kolor na różowy. Na każdym wyglądała inaczej, na każdym bardzo oryginalnie. Niepowtarzalny kolor. Ta szminka mi gdzieś jeszcze we Wrocławiu zginęła. Nie kupowałam jej później ponownie, ale tutaj mamy właśnie coś podobnego. Może wezmę sobie kolor niebieski, który jest taki właśnie dość kontrowersyjny, no bo jak to niebieski na usta? I pomadka też ma niebieski kolor. A co się wydarzy na ustach? Zobacz. Także nakładam produkt na czyste usta. I możecie zobaczyć, jak tu zachodzi reakcja. I jaka jest różnica między górną i dolną wargą? Teraz już odcisnęłam. Całkiem ten produkt też ładnie pachnie. Fajnie wygląda na ustach, od razu stał się czerwony. Czyli to była zmyła, żaden niebieski, a właśnie czerwony. I takie produkty, które wgryzają się w usta i utleniają, zmieniając swój kolor, bardzo długo zazwyczaj utrzymują się na ustach. Ja nie mam pojęcia, jak ten produkt się utrzyma, ale na pewno dam Wam znać, a póki co pokażę Wam inne kolory, bo to, co zauważyłam, to nie tyle, że te wszystkie mają taki sam kolor, ale właśnie każdy ma troszeczkę inny odcień. Na ustach jest niebieski, a sprawdźmy resztę. Kolor zielony, troszeczkę jest pomarańczowy, troszeczkę jest różowy, co tu się dzieje? Następnie kolor fioletowy, on jest troszeczkę bardziej różowy, już od razu można zobaczyć. Teraz tutaj odblaskowy róż, zobaczmy, co się z nim wydarzy. Dość podobny chyba do tego fioletu będzie. Pomarańczowy. Żółty. I wspomniany już wcześniej niebieski. Także te kolory są wszystkie w miarę podobne, ale bez problemu można zauważyć, że różnią się nieco odcieniami. Także co Wam tutaj bardziej pasuje, co Wam się bardziej podoba. Ja ogólnie już przed chwilą sobie testowałam jakieś kilkanaście minut wcześniej te szminki. Myłam ręce dwa razy. No a tutaj ciągle to zostało, także dam Wam znać, jak się to utrzymuje. To było bardzo tanie, kosztowało znowu około kilku dolarów. No i tyle, ja wracam chyba później, żeby pokazać to i to wszystko i zdać Wam relację. Przyszłam Wam pokazać, jak wygląda moja twarz po kilku godzinach, co prawda trochę się świeci, ale kontur dalej jest. Dla mnie konturowanie to bardzo, bardzo ważna sprawa w makijażu. Mogę wychodzić z domu bez makijażu, ale jak już go robię, to już chcę mieć wykonturowaną twarz. Tę kredkę bardzo polecam, zwłaszcza właśnie tę brązową część. Apel do Maybelline, jeśli się da, to ja poproszę o całą brązową. Tak jak mówię, łatwo się z nią pracuje, dość naturalnie wygląda, nie ma takich żadnych odcięć, plam. No i tyle, jest trwała. Także serdecznie Wam polecam, zwłaszcza jeżeli lubicie konturować twarz, zwłaszcza jeżeli lubicie konturować na mokro, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne urządzenie. A co do ust, to co prawda jeszcze jakieś resztki pigmentu to zostało, ale ja już piłam, jadłam i tak dalej. Bardzo długo to się utrzymywało na ustach, aż byłam w szoku, ale właśnie to, tego się w sumie nie dało zetrzeć, bo ten pigment się tak wygryzł w usta. Możecie zobaczyć moją rękę, która już była też myta, robione nią było dużo rzeczy, ocierana o różne powierzchnie i dalej kolory są i dalej widać, że one są troszeczkę inne. Także bardzo ciekawy wynalazek. Jak gdzieś to kiedyś spotkacie na eBayu czy tak dalej, to myślę, że to jest całkiem fajne. Różne kolory, no i taki gadżet. Wydaje się, że to będzie fioletowe, niebieskie albo inne. Okazuje się, że jest czerwone, różowe, pomarańczowe. No i jeszcze do tego bardzo długotrwałe. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy testowaliście któryś z tych produktów. Co o nich sądzicie, jak Wam się podobały tutaj w filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.